Witam, cześć. Nazywam się Maciej Szerfen i od stycznia jestem nowym zawodnikiem Nielby Łąkrowiec. Musimy razem grać w Legu Poznań i zawsze Szeryf wyróżnia się tym na boisku, że na pewno nigdy nie odpuszczał. Na pewno jest znany z tego, że jest znany z twardej gry i na pewno ma dużo dobrego i przekazania wszystkim na boisku, tym młodym, tym bardziej, bo jest to jednak doświadczony zawodnik i na pewno ma takie cechy, że po prostu jest tym wiodącą postacią na boisku, także na pewno jest od czego i od kogo się uczy. Pierwsze kroki w piłce nożnej Sokół, dlatego że na Sokołach nie wie, jak to wyglądało. Ja myślę, że to jak większość chłopaków czy moich rówieśników byłem, nie pamiętam tego dokładnie, wydaje mi się, w 5 klasie szkoły podstawowej. W tamtych czasach właśnie został przeprowadzony nabór do Sokoła Pniewy w tym roczniku i praktycznie z mojej klasy zgłosiło się większość kolegów, w tym także ja. I można by powiedzieć, że od tego momentu zacząłem trenować tą właśnie dyscyplinę sportową. A pamiętasz swój debiut w Ekstraklasie? Tak, pamiętam. Było to 15 marca 1998 roku. W ten czas trenerem Lecha w Poznań był trener Pawlak. Nie zagrałem tego meczu od pierwszej minuty. Ale w 27 minucie Tomek Augustyniak doznał jakiejś kontuzji, bodajże kostki i w ten czas ja zostałem poproszony na szybką rozgrzewkę i szedłem na boisko pod koniec pierwszej połowy. Niestety debiut pograliśmy z Widzewem, na bułgarski przegraliśmy 1-3. Coś szczególnego zapamiętałeś z tamtego meczu? Byłeś zadowolony w ogóle z tego debiutu? Wiesz co, nie wiem jak teraz chłopacy, którzy debiutują, czy też mają stres. Wydaje mi się, że tak. No ja pamiętam tylko tyle, że od 27 minuty do 45 już nie miałem siły, także byłem tak zestresowany, że i zdenerwowany, nie wiedziałem gdzie mam biegać i biegałem wszędzie i po tych kilkunastu minutach miałem już dość, aczkolwiek poszedłem na drugą połowę i to spotkanie dokończyłem. Fajnie, bo w ten czas w Widzewie grało naprawdę bardzo dużo znanych zawodników, jak Terlecki, jak Łapiński, jak Kobelański. Można by wymieniać w każdym razie. No przeżycie niesamowite. Też pamiętam, że po tym przegranym meczu, po tym debiucie, jak normalny chłopiec, a jestem normalnym facetem, wsiadłem w PKS i pojechałem do rodzinnego miasta, także też tak fajnie debiutować w Ekstraklasie i zajebiście wracać autobusem do domu. Fajna sprawa. Okej, a padła tutaj już data, to teraz mam dla Ciebie jeszcze jedną datę. 21 sierpnia 1999, mecz z Polonią Warszawa. Pamiętasz? Mecz z Polonią Warszawa w 99 roku? Sierpnia. Wiesz co, jakoś szczególnie tej daty nie pamiętam, nie wiem co się wydarzyło. Pierwsza bramka w Ekstraklasie. Pierwsza bramka w Ekstraklasie, wiesz co, tyle tych bramek mam, że nie sposób zapamiętać. Podejrzewam, że jeżeli to jest prawda, a mi się wydaje, że tak, bo jesteś fachowcem w tej dziedzinie, więc podejrzewam, że był to strzał zza pola karnego, aczkolwiek jeżeli dobrze sięgam pamięcią, to był rykoszet, dostał w plecy bodajże EQM i po tym właśnie strzale piłka wpadła do bramki. Mogło tak być, aczkolwiek nie jestem 100% pewny. Propuściłeś drużynę poznańskiego Lecha. Tak, przeniosłem się do Polonii Warszawa. Do Polonii Warszawa bodajże na 2,5 roku. Po tym okresie byłem wypożyczony na pół roku do Widzewa. W 2003 w czerwcu wróciłem
wróciłem do Lecha i tam spędziłem kilka sezonów, po czym poszło to dalej. A do Lecha Poznań, więc jak wspominasz tą atmosferę na trybunach, końcówka lat 90. i ten powrót twój? W 2003 roku, jak to się zmieniło? Wiesz co, no to był trudny okres, bo odejściu właśnie z Lecha to był sezon, gdzie dość przykry dla zawodników i tak samo dla kibiców, bo zaliczyliśmy spadek z Ekstraklasy, był to trudny okres, bo publiczność w Wielkopolsce czy w Poznaniu jest wymagająca, a w tamtym okresie nie szło i atmosfera w drużynie nie była fajna, aczkolwiek bardzo napięta, nerwowa. No szło to jak gdyby w parze z wynikami. No, jeżeli się nie osiąga wyników na boisku, to poza boiskiem też za bardzo człowiekowi nie idzie i no niezbyt dobrze, ale były to moje jak gdyby początki w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce i z tego powinienem się cieszyć i się cieszyłem tyle, że po prostu wynik sportowy nie poszedł w parze z szczęściem, które dawało mi granie w piłkę w Lechu w tamtym czasie. Nie? Spędziłeś kolejne sezony na Wielkopolskiej i potem po raz kolejny zmieniłeś bardzo klubowe, to był Ruch Chorzów i krótki epizod w Akcji. Tak. Po fuzji Lecha z Amiką trener został Smuda, który nie zawsze przytulnym okiem na mnie spoglądał. W pierwszym sezonie za jego kadencji grałem od początku kilka meczów, później posadził mnie na ławce. W kolejnym okresie przygotowawczym dał mi do zrozumienia, że mogę mieć ciężko z graniem i pojawiła się propozycja Ruchu Chorzów, z której korzystałem. Podpisałem tam 3-letni kontrakt, ale po pół roku w tym klubie zaczęły się problemy, więc poszedłem na wypożyczenie do Arki Gdynia, gdzie trenerem był trener Michniewicz, który znał mnie wcześniej z Lecha. Tam spędziłem pół roku, Arka cudem się utrzymała w Ekstraklasie, wróciłem do Ruchu i znowu dalej się potoczyło. Jest też epizod zagraniczny, mianowicie grałeś na Cyprze. Tak, grałem na Cyprze, ten okres wspominam też nieźle. Rozwiązałem umowę z Chorzowskim Ruchem, klub miał problemy finansowe i dogadałem się wówczas z obecnym prezesem Smagarowiczem, którego szanuję, bo się wywiązał z obiecanych słów i z obiecanych dokumentów, które wspólnie podpisaliśmy. Szukałem klubu w Ekstraklasie, ale propozycji było coraz mniej, jeżeli były to niezbyt atrakcyjne. I w tym momencie dostałem telefon od znajomego z Krakowa, który zaproponował mi wyjazd na Cypr. Dogadałem warunki praktycznie w kilka godzin, decyzję musiałem podjąć szybko. No i wyjechałem z Polski na tą ciepłą wyspę, do klubu, który nie był jakąś potęgą cypryjskiej piłki, zwykły ligowy średniak. Wszystko zapowiadało się nieźle, fajnie, ale przytrafiła się poważna kontuzja i smutno się. Debiut reprezentacji Polski. Tak. Trenerem był też w ten czas Paweł Janas, do którego jeździłem na reprezentację młodzieżową i kilka powołań przyszło do Poznania, z czego się bardzo cieszyłem, bo zarówno debiut w Ekstraklasie i gra w Ekstraklasie jest czymś szczególnym dla kogoś, kto trenuje piłkę nożną. Jest to, można powiedzieć, marzenie, żeby się dostać do najwyższej klasy rozgrywkowej, a to przyszło powołanie jeszcze lepsze, bo do reprezentacji kraju, więc byłem bardzo dobry. Wchodzisz za zawodnika walecznego, który nie odpuszcza, a jak to jest prywatnie? Wszystko, ja te sprawy jak gdyby oddzielam. Boisko to jest jedno, a życie prywatne to jest, tak jak powiedziałeś, coś innego. Zawsze byłem ambitny i będę chyba do końca życia. Po prostu nie lubię, jak ktoś na boisku nie ogrywa, kiwa, stwarza przewagę. Nigdy nie odstawiałem nogi i nigdy tego robił nie będę, a prywatnie myślę, że jestem całkiem... Tyle lat za mną jeździli, czy ze mną jeździli, więc przeżywają, wiadomo, są różne etapy w piłkarskiej przygodzie, czy w piłkarskim życiu, że raz się gra wyżej, raz niżej
i to kibicowanie też się zmienia. Na pewno w okresie, gdy grałem w Ekstraklasie, było fajnie, było nieźle i było ciekawie. Okej, okay, teraz tutaj jeszcze wróćmy na chwilę do przebiegu twojej kariery. Wróciłeś z tego Cypru, trafiłeś do Wardy Poznań. Nie. Jakoś być może, czy rzeczywiście tak jest, kibice za sobą nie tyle, że nie przepadają, co nie jest im po drodze, ale to nie są takie zawiłości jak w Krakowie czy w Warszawie. Warta jest w Poznaniu i fajnie się tam przez moment grało, ale ona nigdy nie może się równać się z Lechem i myślę, że wszyscy ludzie, którzy tam pracują albo kibicują, muszą sobie z tego... No tak, po Warcie dość długo nie mogłem znaleźć jak gdyby pracodawcy, to może duże słowo. No chciałem jeszcze grać w piłkę, bo mi to nadal sprawia radość, odpukać. Jestem zdrowy i nie chciałem jak gdyby kontynuować to bieganie za tą skórzaną kulką. Długi okres się przygotowałem w Poznaniu na poznańskim AWF-ie w klubie Citizen. Pozdrawiam wszystkich instruktorów, więcej niż trenerów z tamtego miejsca. I już myślałem, że rzeczywiście dojdzie do takiego momentu, gdzie nie będzie mi dane jeszcze pograć. A tu zadzwonił, pamiętam w ten czas, Grzegorz Szamoturski do mnie z propozycją, czy nie chciałbym pomóc w drużynie pierwszoligowej w utrzymaniu się właśnie w Elblągu. I też po jednej praktycznie rozmowie telefonicznej z tamtejszym prezesem dogadaliśmy się i stąd moja kolejna wyprowadzka, tym razem do Elbląga. Spędziłem tam niecały rok, gdzie również rozwiązałem umowę i coś ostatnio często rozwiązuję tę umowę. Mam nadzieję, że w Wągrowcu ją wypełnię. A nie, jak tutaj podoba Ci się w Wągrowcu? Twoje pierwsze wrażenia z pobytu tutaj? Nie, no wszystko pozytywnie. Gdybym nie był zadowolony, to w życiu bym się nie pojawił, ale tak jak podkreślałem wcześniej, czuję się dobrze i chciałem grać. I kolejny raz praktycznie po jednej rozmowie z prezesem i po rozmowie z trenerem, po zapoznaniu się z planem, jaki tutaj Nierba ma, zdecydowałem się na kontrakt, na razie krótki, bo do końca sezonu, ale wierzę, że razem z drużyną zaprezentujemy się po prostu dobrze na boisku, zgromadzimy jak najwięcej punktów się da. Jeżeli dałoby się awansować, to byłoby świetnie i zajebiście, aczkolwiek trochę jest sytuacja nie tyle trudna, co no, trzeba wygrywać jak największą ilość meczów, a nie zawsze to wychodzi, więc postaramy się z całego serca i zobaczymy, co będzie dalej.